Tu na razie jest łąka, ale 10 września odbędzie się msza, podczas której rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów zostanie ogłoszona błogosławionymi. Dlatego zapraszamy Cię do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Nie może Cię tu zabraknąć. Zgłoszenia przyjmowane są w parafiach Archidiecezji Przemyskiej do 31 lipca. Więcej informacji na stronie ulmowie.pl. Jednym ze sposobów przygotowania się do beatyfikacji są krótkie filmy, pojawiające się co sobotę na kanale Fara TV. Pierwszy pojawi się 9 lipca. W każdym z nich ukażemy cechę Ulmów, która może być inspiracją dla życia chrześcijańskiego. Już jutro, 2 lipca, zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi do skansenu w Markowej. Zapraszamy na spotkania z błogosławioną rodziną.